i zawodniczki w turnieju mieszanek wyprowadzani przez sędziów razem z trenerami. Już gotowi, już za moment rozpoczną finał gier mieszanych młodzieżowych mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Zagrają w nim reprezentant GRKS Nadarzyn Michał Bańkosz. W parze z tenisistką z AZS Wrocław Sandrą Wawik. Ich rywale to reprezentant Gwiazdy Bydgoszcz Łukasz Nadolski oraz tenisistka LKS Bujaków Mikołów Anna Urbańczyk. Trener pierwszej pary pan Zdzisław Tolksdorf. Trener Łukasza Nadolskiego i Anny Urbańczyk w tym spotkaniu będzie pan Zbigniew Leszczyński. A spotkanie sędziować będą panowie Józef Mikulewicz i Bogdan Pruchnicki. Finał turnieju gier mieszanych 26. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Rozpoczynamy już za moment. Dzień dobry Państwu, przed nami finały 26. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Moje nazwisko Tomasz Krzyszewski, będę dzisiaj komentował dla Państwa przebieg tych meczów finałowych. Przed nami gra gry mieszanej, finał, w którym spotykają się Sandra Wabik i Michał Bańkosz. I po drugiej stronie widzimy parę, która awansowała do finału dzisiejszych zawodów, czyli Anna Urbańczyk i Łukasz Nadolski. W tej chwili jeszcze losowanie, tak? Sędziowie zdecydują o tym, kto będzie podawał jako pierwszy i będziemy mieli możliwość obejrzenia tego finałowego meczu gier mieszanych. Łukasz Nadolski i Anna Urbańczyk. Tak, obie jeszcze pary rozgrzewają się w tej chwili. Myślę, że w tej krótkiej przerwie mogę powiedzieć, że w całym turnieju wystartowało około 60 kilku par. Widzimy dwie najlepsze pary, które awansowały do finału, będą walczyły o tytuł Mistrzów Polski w kategorii młodzieżowej. Jest to kategoria, która obejmuje 3 roczniki, a więc tych, którzy skończyli wiek juniora i przez najbliższe 3 lata, a więc do 21 roku życia, mają prawo reprezentować Polskę również w zawodach międzynarodowych w kategorii Under 21, bo takie zawody są rozgrywane przy okazji turniejów Pro Tour. Rozgrywamy zawody, w których jest kategoria Under 21, a więc to jest odpowiednik polskiego młodzieżowca. Łukasz Nadolski, Anna Urbańczyk w jednej drugiej finału również 3-0. Wygrali z parą Jakub Dyjas, Katarzyna Śmigliwczyk. Kto wygra za moment, okaże się już niedługo. Wielki finał turnieju
Mixta. Michał Bańkosz, Sandra Babin kontra Łukasz Nadolski. Powtarzając za prowadzącym tutaj w obiekcie zawody tu, para Nadolski, Urbańczyk pokonała w półfinale parę Dyjas-Ślifirczyk, natomiast Bańkosz i Wabik pokonali Kulpę i Kusińską. Myślę, że są spore niespodzianki tak naprawdę i przede wszystkim no, słabsza gra męskich reprezentantów. Jak wiadomo, na co dzień jestem trenerem męskiej reprezentacji i zawodnicy Dyjas i Kulpa są moimi podopiecznymi. Myślę, że tak naprawdę powinni poprowadzić te gry mixtowe w ten sposób, aby między sobą rozgrywać grę o finał, o złoty medal. Dwa jeden w tej chwili prowadzenie dla pary Nadolski i Urbańczyk. Podaje Łukasz Nadolski. No i w tej chwili zdecydowany atak, bardzo precyzyjny z półdługiej piłki Michała Bańkosza. Myślę, że tutaj bardzo dobre zagranie, decydujące o przebiegu dalszym akcji. I 3-3, mimo bardzo dobrego serwisu, bardzo agresywny atak Anny Urbańczyk, który doprowadza do wyrównania. I kolejny punkt dla pary Nadolski, Urbańczyk. I w tej chwili już 5-3. Tak jak powiedziałem wcześniej, spodziewaliśmy się przede wszystkim w finale udziału zawodników, którzy dzisiaj są reprezentantami kraju, również w kategorii seniorów. Przede wszystkim Jakuba Dyjasa, Konrada Kulpy, którzy będą potrafili poprowadzić nie tylko single, ale również mixty w tym kierunku, aby znaleźć się w finale. Okazuje się, że tak nie jest. A w związku z tym powinni pomyśleć o tym, że nasze oczekiwania nie do końca idą z tym, co na dzisiaj prezentują i muszą pracować dalej, aby stać się liderami tego środowiska, bo w tej chwili nie byli jeszcze w stanie zagrać takich uderzeń i takich akcji, które spowodują, że nie tylko oni jako singliści, ale jako mixty znajdą się w tej grze finałowej. I kolejny raz widzimy bardzo agresywny atak Michała Bańkosza. Myślę, że to ta agresywna gra, jeśli będzie prowadzona, jeśli będzie trafiał swoje uderzenie Michał Bańkosz, to jest skuteczny sposób na wygrywanie kolejnych akcji. Zmniejsza przewagę w tej chwili na 6-7, podaje Sandra Wabik. Kolejny jego atak, próbuje w tej chwili Łukasz Nadolski kontratakować, mimo to nie trafia dobrze piłki, jakby trochę nieustawiony. Nie był przekonany, w które miejsce na stole zagra jego rywal i to doprowadza do wyrównania 7-7 i w tej chwili już po raz pierwszy Sandra Wabiki, Michał Bańkosz zdobywają prowadzenie. No i tak, ta agresywna gra opłaca się, jak widzimy, podejmują ryzyko Bańkosz i Wabik. Atakują bezpośrednio z serwu i kontynuują atak, to pozwala im w tej chwili zdobyć prowadzenie 9-7. Podobnego rozwiązania szuka Łukasz Nadolski i w tej chwili to zmniejsza przewagę, tak? 9-8 dla pary Bańkosz-Wabik. No tak. Myślę, że ta akcja zaczęła się tak naprawdę od bardzo słabego odbioru Łukasza Nadolskiego i tutaj w tej chwili 10. punkt i blisko zwycięstwa w pierwszym secie są
Bańkosz i Wabik, ale tak naprawdę droga do tego rozpoczęła się od bardzo pasywnego odbioru Łukasza Nadolskiego. Zobaczmy przebieg kolejnych akcji. No i mamy zwycięzców pierwszego seta i tak naprawdę chyba trzeba powiedzieć, że zwłaszcza w dalszej części, w drugiej części pierwszego seta para Wabik, Bańkosz byli zdecydowanie bardziej agresywni. Oni szukali tutaj zdobycia inicjatywy, czasem podejmując ryzyko i będąc świadomym tego, że można popełnić błędy, ale akurat w tej konfrontacji opłaciło się to i jak widzieliśmy, to oni wygrali pierwszego seta. Przed nami za chwilę drugi set pojedynku o Mistrzostwo Polski w kategorii młodzieżowej pomiędzy parą Sandra Wabik i Michał Bańkosz oraz Anna Urbańczyk i Łukasz Nadolski. Myślę, że wszystkich tych, którzy dzisiaj nie przyjechali do Ostródy, zobaczy ten finał, a oglądają go w internecie. Jest to bardzo interesujące spotkanie. I tak jak mówiłem wcześniej, dzięki swojej agresywnej grze i no, podjęciu ryzyka w tej chwili 1-0 dla Bańkosz i Wabik. 1-1 w secie drugim podaje Michał Bańkosz. No, serwis taki powiedziałbym jak na kobietę, to znaczy serwis, który ma spowodować pasywny odbiór, tak? Natomiast Anna Urbańczyk dobrze reaguje i w tej chwili zdobywają prowadzenie wspólnie z Łukaszem Nadolskim. Tym razem po siatce i 3-1 Urbańczyk Nadolski. No szkoda, szkoda, niewykorzystana sytuacja, tak naprawdę dzięki własnemu podaniu Anna Urbańczyk zdobyła taką pozycję dogodną dla swojego partnera, której nie wykorzystał. Podjął ryzyko, aczkolwiek myślę, że zanim ruszył rakietą w kierunku piłki, powinien był jeszcze troszkę zmienić ustawienie. 2-4. Podaje Sandra Wabik. No, mimo agresywnego ataku Łukasza Nadolskiego nie udaje się zdobyć kolejnej akcji. Ta przewaga zostaje zmniejszona już tylko do 1 punktu. Tak, i w tej chwili wyrównanie. Myślę, że tak naprawdę tutaj para Sandra Wabik i Michał Bańkosz są faworytami tego pojedynku i tylko postawienie ich pod presją od samego początku daje szansę zawodnikom Urbańczyk i Nadolskiemu na to, aby wygrać ten pojedynek. Muszą myśleć o tym, aby od samego początku tworzyć takie akcje, które spowodują, że zawodnicy będą grali troszeczkę pasywniej. No i w tej chwili kolejna nieudana akcja. 4-6. Trochę myślę, w tej chwili mamy timeout. Może trochę za późno, może trzeba było ten timeout brać, kiedy ta przewaga punktowa była trochę mniejsza i ten dystans był mniejszy. Natomiast miejmy świadomość tego, że Wabik i Bańkosz są to zawodnicy, którzy mają ze sobą przeszłość międzynarodową, którzy są to osoby, które grały w reprezentacji naszego kraju w kategoriach juniorskich, kadeckich, młodzieżowych bardzo rzadko, natomiast no, zdarzały się takie sytuacje. Miałem okazję coachować Sandrę Wabik w zawodach rangi międzynarodowej, czy w Białorusi, czy w innych, więc myślę, że są osoby zdecydowanie bardziej doświadczone. Więc jeżeli dzisiaj
Łukasz Nadolski i Anna, Urbańczyk myślą o tym, żeby wygrać w mecz finałowy, muszą tą drugą dwójkę postawić w sytuacji presji, tak? Więc muszą grać bardzo agresywnie i tylko w takiej sytuacji ci bardziej doświadczeni będą w stanie popełniać błędy. No tak, długie podanie widzieliśmy. Sprytny sposób właśnie gry na słabsze strony kobiety. Michał Bańko doskonale wykorzystuje tą sytuację, natomiast w kolejnej akcji już jest troszeczkę inaczej, 7-5 w tej chwili i 5-7 przy podaniu pary Urbańczyk i Nadolski. Myślę, że szukają swojej szansy bardzo skoncentrowani. Widzimy tutaj, że próbują wspólnie, co jest najlepszą drogą, szukać odpowiednich rozwiązań do wygrywania kolejnych akcji. Nie udaje się tym razem. 5-8. Łukasz Nadolski. Przepraszam, Anna Urbańczyk. No, taki sposób rozgrywania akcji na pewno nie pomoże im i przybliża ich rywali do tego, aby w tej chwili 10-5, tak jak mówiłem, już w secie pierwszym wygrywali też Wabik i Bańkosz. Są coraz bliżej wygrania drugiego seta. Dziesięć do sześciu. Siedem do dziesięciu, bo podanie po stronie Łukasza Nadolskiego, aczkolwiek to jest ciągle daleko. Agresywny odbiór Michała Bańkosza kończy drugiego seta. W tej chwili mamy 2 do 0 dla pary Wabik-Bańkosz. Tak naprawdę myślę, że zasłużenie, tak? Są to zawodnicy, tak jak powiedziałem, którzy z racji własnych umiejętności też znajdują czasem szansę na grę w reprezentacji i dla Bańczyk i Nadolski na to, aby wygrać ten finał, polega na tym, aby stworzyć w każdej akcji presję, tak? Jeśli nie będzie tej presji, to Wabik i Bańkosz nie będą popełniali błędów. Nie możemy liczyć na to, że takie sytuacje się znajdą. Przypomnijmy, że gra mieszana, podobnie jak gra deblowa, w tej chwili rozgrywana jest w naszym kraju coraz rzadziej. Myślę, że to nie jest właściwe rozwiązanie. Myślę, że tak i wiele osób, które znają się na tenisie stołowym od strony takiej właśnie bardzo praktycznej, myślę, że będą tego samego zdania, że gra deblowa rozwija takie umiejętności jak dobre granie przy siatce, ta umiejętność rozgrywania pierwszego, drugiego, trzeciego tempa, więc serwis, odbiór, pierwszy atak. I myślę, że to, że dzisiaj w naszej lidze, na przykład też super lidze, która jest bardzo ciekawa i tak naprawdę przyciąga już w tej chwili kibiców i również uwagę i zawodników, i kibiców z innych krajów, to myślę, że powoli powinniśmy też myśleć o tym, żeby wprowadzić jednak grę deblową, bo jakby ograniczamy się trochę do singla, natomiast no, tak deblowa gra, czy w Mistrzostwach Europy, czy nawet w Igrzyskach Olimpijskich w trakcie turnieju drużynowego występuje. Natomiast u nas nie. Myślę, że jest zbyt mało okazji na to, abyśmy mogli zaprezentować dobrych deblistów, a takich też mamy, tak? Przypomnijmy, że para Fertikowski-Floras w 2013 roku wygrała turniej w Czechach. Była to olbrzymia niespodzianka. Natomiast no, pokonali też mistrzów Europy w półfinale parę Gardosz-Habezon, a w związku z tym to nie jest przypadek, to jest dobra dyspozycja tych zawodników i
i oczekujmy od nich dalszych postępów. A w przebiegu naszego finału widzimy zdobycie olbrzymiej przewagi 6-0, a w tej chwili już 6-1 dla Urbańczyki Nadolskiego. Natomiast ciągle 2-0 w setach prowadzi para Sandra Wabiki i Michał Bańkosz. 6-2. Myślę, że po tym chyba wygraniu dwóch kolejnych setów po prostu zawodniczki i zawodnicy zdobyli trochę zbyt dużej pewności i po prostu stracili czujność. Oczekują, że rywale ich, że tak powiem, nie podejmą walki. Natomiast Anna Urbańczyk i Łukasz Nadolski szukają dalej swojej szansy na to, aby jednak odejść od stołu jako zwycięzcy. 4-6. No w tej chwili widzimy właśnie faworyci zmniejszają przewagę. Czekamy na kolejne akcje tego meczu. Łukasz Nadolski. No, serwis z boczną rotacją. Bardzo precyzyjny odbiór Sandry Wabik. Myślę, że to tak naprawdę jest klucz do dalszego przebiegu akcji i do zwycięstwa w tej akcji dla Wabiki i Bańkosza. Kolejne podanie Nadolskiego. Kolejny bardzo precyzyjny odbiór. Powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim kobiety w grze mixtowej mają problem z silnymi uderzeniami ze strony mężczyzn. Jest to normalne. Warunki fizyczne, że tak powiem, powodują u mężczyzn możliwość grania zdecydowanie mocniej aniżeli u kobiet. I drugi kolejny problem to jest problem z odbiorem serwisu. Natomiast widzimy, że tutaj w tych poprzednich akcjach Sandra Wabik radziła sobie z tym bardzo dobrze. Do 7 podaje Sandra Wabik. No, mało precyzyjnie. Anna Urbańczyk, widzimy zdecydowany atak Michała Bańkosza, który w tej chwili doprowadza do wyrównania 7-7. Tak, atakuje serwis Urbańczyk Michał Bańkosz, natomiast dalszy przebieg akcji sugeruje, że Łukasz Nadolski jest gotowy na takie rozwiązania. Dalej utrzymuje się w prowadzeniu para, która przegrała pierwsze dwa sety net. Anna Urbańczyk. No, mało precyzyjnie Michał Bańkosz. Tak jak powiedziałem, to mężczyźni częściej mają szansę doprowadzić do przewagi serwując na kobiety, ale czasem zdarza się tak, że zestresowani całą sytuacją odbierają zbyt mało precyzyjnie. Tak się wydarzyło w tej chwili. 7-9. Szczęśliwie, bo po siatce Łukasz Nadolski. 10-7. Mamy szansę na zmniejszenie dystansu na 1-2. 10-8. Tak, Łukasz Nadolski będzie podawał, mają szansę zmniejszyć ten dystans w tej chwili Urbańczyk i Nadolski. Podaje Łukasz Nadolski. Tak jest. Po pierwszym precyzyjnym ataku Anny Urbańczyk, niekończącym jednak akcji, 11-8. Gotowy do kontynuacji ataku Łukasz Nadolski decyduje o tym, że zmniejsza się dystans. W tej chwili mamy już tutaj tylko 2-1 dla moim zdaniem faworytów tego pojedynku, a więc Wabiki i Bańkosza. Wygrali pierwsze dwa sety, natomiast rywale, jak widać, nie poddali się mentalnie i będą próbowali szukać swojej szansy na to, aby odwrócić losy tego spotkania. Mix w tej chwili to taka konkurencja, która jest troszeczkę porzucona, ja bym powiedział, przez Światowe Federacje.
Organizowane są zawody mixta na Igrzyskach Olimpijskich. Mamy natomiast możliwość rozgrywania odrębnych zawodów Mistrzostw Europy w mixie, które do tej pory odbywały się bez naszego udziału, dlatego że Ministerstwo Sportu nie finansuje tak naprawdę tego rodzaju zawodów, które nie są w randze olimpijskiej, tak, czyli takich zawodów, które się nie odbywają na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast myślę, że dla samego splendoru w pewnym momencie powinniśmy pomyśleć o tym, aby wprowadzić też polskie pary, które będą uczestniczyły w rywalizacji o tytuł Mistrzów Europy. Tak? Federacja Europejska tak naprawdę dała możliwość rozgrywania takich zawodów i kilka federacji w tej chwili ściga, bym powiedział, się o tytuł Mistrzostw Europy. My nie uczestniczymy w tym, aczkolwiek myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby też może Polacy byli mistrzami Europy. No w tej chwili 3-0 dla faworytów, tak? Myślę, że po tym przegranym secie Wabik i Bańkosz doszli do wniosku, że jednak potrzebna jest zdecydowanie większa koncentracja, mobilizacja od pierwszej piłki. Udało im się zdobyć przewagę. W tej chwili już tylko 1-3, ale ciągle prowadzą. Podaje na Dolski. Tak, długa bardzo wymiana, natomiast myślę, że bardzo precyzyjny odbiór tutaj Michała Bańkosza spowodował to, że jednak para serwująca, a więc Nadolski i Urbańczyk nie potrafili zdobyć przewagi. Tak, w tej chwili inne rozwiązanie wybiera Michał Bańkosz. Myślę, że dobre, bo jego uderzenie było na dobrym poziomie, natomiast nie daje im punktu, dlatego że rywale, a więc Urbańczyk i Nadolski gotowi i dalszy przebieg akcji pozwala zdobyć im kolejny punkt. 4-2 podaje Bańkosz. No, doskonały atak tego zawodnika. Najpierw Sandra Wabik, można powiedzieć, pierwszym atakiem pozycję do kończącego uderzenia Michałowi i on szerokim atakiem głęboko w forehand Anny Urbańczyk kończy akcję, zdobywa 5. punkt. Kolejna sytuacja, kiedy można powiedzieć wykorzystuje troszeczkę siłę i umiejętność nadawania dużych rotacji. 6-2. No w tej chwili troszeczkę zaplanowana akcja. Michał Bańko szukał kontrataku, ale nie spodziewał się, że to uderzenie będzie grane tak szybko. Znakomicie, bardzo precyzyjnie w tej chwili Sandra Wabik, która wykluczyła możliwość ataku Łukaszowi Nadolskiemu, który planował, można powiedzieć, silne uderzenie. 4-7. Agresywny odbiór. No wspaniała akcja. Trzeba przyznać, że im dalej te akcje się rozwijają, to Anna Urbańczyk daje sobie znakomicie radę. W tych silnych uderzeniach pomiędzy Nadolskim i Bańkoszem Wabik potrafi znaleźć pozycję dla siebie, aby może nie mocno, ale szybko podbić piłkę od stołu, spowodować zagrożenie dla rywali. No i szkoda w tej chwili. Myślę, że widowisko na pewno traci, jeśli mecz jest jednostronny, a w tej chwili moim zdaniem taką dość pewną pozycję zdobywają Wabik i Bańkosz. 5-8. Aj, minimalnie zbyt długi serwis Łukasza Nadolskiego pozwala na atak Michała Bańkosza i ta przewaga zwiększa się 9-5. Tym razem krótko i co prawda zdobyty punkt przez parę Urbańczyk i Nadolski, natomiast odbiór był mało precyzyjny i tak naprawdę to nie odbiór, a słaba gra Wabik w kolejnym punkcie. W tej chwili mamy przed sobą pierwszą piłkę meczową tego finału. Tak.
I mamy pierwszych zwycięzców 26. Mistrzostw Polski w Ostródzie. Para Sandra Babik i Michał Bańko zdobywają tytuł Mistrzów Polski w kategorii młodzieżowej. Tak jak mówiłem wcześniej, są to zawodnicy również o przebiegu międzynarodowym i tak naprawdę zasłużenie w trakcie tego finału wygrywają ten mecz. Pokazali taką dużo ciekawszą grę. Myślę, że to było naprawdę na dobrym poziomie. Finał gier podwójnych pań. Klaudia Kosińska i Sandra Babik kontra Agnieszka Kaczmarek i Katarzyna Nowocin.